Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu plebiscytu wyborczego, czyli filmu, który pojawia się przed każdymi wyborami, w którym mówię na czym polegają te wybory, jak są dzielone mandaty a także na kogo osobiście będę głosował i tutaj będzie szczególna informacja dla mieszkańców Śląska, bo z tego co sprawdzałem w statystykach, aż 4% osób mieszkańców Katowic mnie ogląda, co jest bardzo dużym wynikiem i to wy widzowie możecie wpłynąć na wynik tych wyborów. A więc tak, te wybory różnią się trochę od wyborów parlamentarnych i samorządowych. Okej, okay. są okręgi wyborcze, jest ich 13, ale do żadnego okręgu wyborczego yy, nie ma przypisanej sztywnej ilości mandatów. Mandaty są rozdzielane na podstawie ogólnopolskiego wyniku. To nie jest tak jak w, yy, w parlamentarnych, że partia może mieć 6%, a przy dobrych wiatrach mogłaby mieć tylko dwóch posłów, a tutaj. Mandaty są rozdzielane proporcjonalnie na podstawie ogólnopolskiego wyniku. I kiedy i które województwo dostaje mandat? Otóż wtedy, kiedy na podstawie podziału ogólnopolskiego dane województwo, dana lista dostanie wtedy najwięcej głosów, kolejne, e, na przykład załóżmy, Konfederacja dostaje 5 e, mandatów, no to 5 województw z najwyższym e, nie procentem oddanych głosów, tylko e, z liczbą bezwzględną, z liczbą oddanych głosów, weźmie sobie te 5 kolejnych mandatów. Ale masz szansę, Słyszałem, że w tych wyborach ważna jest frekwencja w województwach, że to na podstawie frekwencji są rozdawane mandaty. Jest to połowiczna prawda, a składa się na to, że im większa frekwencja w danym okręgu wyborczym, tam wcześniej mówiłem o województwach, ale to chodzi o okręgi wyborcze, bo nie każdy okręg wyborczy jest województwem, na przykład tak jest Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie jako jeden okręg, i im tam będzie wyższa frekwencja, tym więcej osób odda głos i wtedy dana, dana lista będzie miała więcej głosów. Dlatego w tych wyborach ważna jest frekwencja. Jak jesteśmy przy frekwencji, no to pomówmy o frekwencji w tych wyborach. Niektóre sondażownie pokazują w swoich sondażach, że frekwencja może być w okolicach 60%. Niektóre... 55, niektóre w okolicach 50, niektóre 45. Nie widziałem chyba żadnego sondaża yy, poniżej 40% i w poprzednich wyborach udało mi się przewidzieć niską frekwencję i zasmucę wszystkich demokratów, wszystkich entuzjastów tego, że w Polsce coś się zmieniło, że Polacy zaczęli się interesować polityką i w tegorocznej, bardziej w tego wyborczej. Ee, predykcji co do frekwencji ee, na wyborach, obstawiam wynik 40% albo mniej, i naprawdę nie zdziwiłbym się, jakby to było 39-38%. Na jakiej podstawie to wnioskuję? Przecież sondażownie pokazują, że ten wynik będzie powyżej 50%. Otóż tak, jesteśmy na ostatnim odcinku maratonu wyborczego. Ludzie żygają już tymi wyborami. Większość nie zdaje sobie sprawy, że to są inne wybory, że są wybory europarlamentarne, nie interesowali się tym, nie słyszeli o nich, a widząc banery, niektórzy pewnie stwierdzili, że są to banery jeszcze po wyborach samorządowych i z wywiadu środowiskowego po moich rówieśnikach, po nie moich rówieśnikach, no dowiedziałem się, że nie idą raczej na wybory, więc frekwencja będzie jeszcze niższa niż w wyborach samorządowych. Na co może przełożyć się niska frekwencja w tych wyborach? Na to, że Lewica i Konfederacja będą miały jakiś wysoki procent, chociaż osobiście uważam, że Lewica... Nie tak jak w sondażach będzie miała 8-9%, tylko będzie na granicy 4-5-6%. Tak przy niskiej frekwencji Konfederacja ma zmobilizowany elektorat i oni mogą pójść na wybory, a na przykład wyborcy Koalicji Obywatelskiej czy nawet trzeciej drogi, którzy na nią głosowali w wyborach parlamentarnych, bo poszli na wybory, a tak zwykle nie chodzą, no to frekwencja może mieć bardzo duży wpływ na wynik wyborczy. Będzie miało to też wpływ na osłabienie pozycji jedynek, no bo im większa frekwencja, tym procentowo jedynka będzie miała więcej głosów i jeżeli pójdą na wybory tylko te osoby, które tam mniej więcej ogarniają te wybory, o co chodzi, i oni być może nie będą w 100% głosować na jedynkę i to jest szansa na to, że wejdą osoby z innych pozycji. No dobrze, przejdźmy do tego, na kogo ja będę głosował. Pewnie duża część osób wie, jeżeli oglądaliście live, y, to też pewnie wiecie. Jadę z Białego Stoku specjalnie do Katowic zagłosować na Dobromira Sośnierza. Dobromir Sośnierz jest byłym europosłem, bardzo dobrze go poznałem, wiem, że jest posłem ideowym, wolnorynkowym, wolnościowym. No i startuje z ostatniego miejsca, bo pan Sławomir Mensen tak zdecydował, że musi pokutować, a na jedynkę wystawił nikogo nieznanego pana Sypniewskiego, który jest zbyt goszczy, który sobie specjalnie przed wyborami zmienił okręg wyborczy na Katowice, żeby pokazać, że jest stąd. Dostał kupę siana z konta partii i jak słyszałem od swoich widzów czy od mieszkańców województwa śląskiego, zabanerował całe województwo i myślę, że... Ma duże szanse wziąć ten mandat, nie będąc stąd i nie będąc nikomu znany. No bo powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś kiedykolwiek widział pana Sypniewskiego w mediach, gdziekolwiek, jego wypowiedź jakąś? No nie bardzo, nawet jak ja śledzę media, to nigdzie go nie widziałem. Dobromira Sośnierza widzieliśmy przez cały, hmm. całą kampanię wyborczą w mediach. Nie bał się przedstawiać swojego stanowiska, nie leciał programem partii. Miał ciekawą kampanię, przecież wymyślił tą flagę w kolorach wolnorynkowych, tak? I tutaj informacja do mieszkańców Katowic. Chcecie wpłynąć na wynik wyborczy? Zamierzacie głosować na Konfederację, bo nie jest to raczej informacja do widzów, którzy e, głosują na inne partie? Wtedy zagłosujcie, chcecie, z trzeciej drogi, na gramatykę, na spisu, to tam jaki startuje. Ale tutaj do wyborców Konfederacji mam prośbę. E, Mam tutaj statystyki z jednego filmu. 3,8% osób to mieszkańcy Katowic, więc całego województwa śląskiego pewnie jest nawet ponad 6%. To z samych Katowic 2600 wyświetleń. Jeżeli te 2600 osób poszłoby na wybory. Zagłosowało na Sośnierza, a nie na nikomu nieznaną jedynkę, to naprawdę wpłynęłoby to na wynik wyborczy i mógłbym wtedy powiedzieć, że widzowie Brzuska TV na coś wpłynęli w wyborach. Jeszcze zostańmy trochę przy panu Sypniewskim, bo trochę przez całą kampanię wyborczą tego wszystkiego yy, nazbierałem, bo każdy z polityków w Konfederacji, jeżeli go promuje, mówi jaki jest on, jaki jest on pracowity, tak naprawdę my nie wiemy, czy on jest pracowity, jedynie wierzymy na słowo. Pan Mensen mówił o e, jego pracy na zapleczu, że jest niezastąpiona. No to po co wyciągać kogoś na salony? Kogoś, kto, nie oszukujmy się, nie nadaje się, no bo jeżeli osoba jest od tylu lat w polityce, a tak pan Sypniewski o sobie mówi. No to jak słabym politykiem on jest, że przez tyle lat większość nie wie nawet o jego istnieniu. Więc po co ma Sławomir Mencen swoją prawą rękę, bo tak, dostał jedynkę, bo jest prawą ręką Sławomira Mencena, e, sobie ją wysyłać do, do Brukseli. Może w tej Brukseli pomóc, ale nie musi wychodzić na Mównicę, przecież na Mównicy potrzebne są osoby charyzmatyczne, osoby, które nie boją się występować, a pan Sypniewski na pewno taką osobą nie jest. No dobrze, dość tego zniechęcania, ale to żeby wyrównać, no bo ta walka nie jest równa, Dobromira Sośnierza z panem Sypniewskim, więc ją trochę wyrównałem i mam nadzieję, że weźmiecie to pod uwagę, a na koniec tego filmu mam wam do przekazania jedne z nielicznych słów, yy, zdań, wypowiedzi Mira Mencena, z którymi się zgadzam. Wszyscy doskonale znacie Dobromira Sośnierza. Nie muszę Wam go przedstawiać. To jest facet, który robi świetne show. Na pewno pamiętacie wiele jego wystąpień w Sejmie i w Europarlamencie. Miał tam świetne wystąpienia. Robił tam wirale. Mówił tym politykom z Unii Europejskiej, co on o nich myśli. I pokazywał, jak to wszystko powinno być robione. Natomiast na zapleczu wykonuje bardzo ciężką, niewdzięczną i niewidzialną Waszymi oczami pracę. Ktoś musi dbać o pracę merytoryczną Przygotowywać różnego rodzaju raporty. Takiego człowieka potrzebujemy w Brukseli. Bardzo bym chciał, żeby Sośnierz pojechał do Europarlamentu i robił tam show. I teraz bardzo proszę o głosy na Dobromira Sośnierza. To będzie świetny europarlamentarzysta ze Śląska, który robił dobrą robotę poprzednio w Europarlamencie. Potem w Sejmie chciałbym, żeby powtórzył to, żeby z tego było dużo radości, żeby było dużo fajnych nagrań, żeby było co oglądać w internecie.